Siema, z tej strony Eleven, a to jest ponownie The Binding of Isaac Afterbirth i jedziemy sobie dzisiaj Keeperem. Przepraszam, ten run miał być się dużo wcześniej oczywiście, ponieważ tak obiecałem na filmie, w którym go odblokowywałem jeszcze dzisiaj w nocy, ale no spałem do 17, jeżeli ktoś nie widział filmu informacyjnego, ale nieważne, jedziemy sobie Keeperem. Nie znam tej postaci, nie wiem co ona robi, wiem, że zamiast serc ma monety, ale nie wiem jak to działa. Nie czytałem o niej nic takiego, więc wejdziemy sobie na tryb normal na razie. Na razie na normalnym zobaczymy jak się nim gra, okej? Więc zaczyna z dwoma sercami. Ma triple shot i jest tak okej. A wskoczmy sobie do curse roomu, o cholera. O cholera. On traci po jednej monecie na raz? To nic nie da, czemu dostałem muchy w ogóle? To zrestartujemy to. Nie wchodzimy tam, niestety. Nie damy rady. No ale triple shot to bardzo fajna rzecz, dostałem z niego muchy. Czy tutaj jest coś zmienionego, że dostaję muchy za coś właściwie? Kurczę, jak ten pokój przejść tak bez... Może przejdźmy się do treasure roomu, bomby jakieś mamy, dobra. Zobaczymy jak to wyjdzie. Troszeczkę się tego boję. Monety dają nam dalej monety. Nie wiem jak to się mogłoby zmienić. Zastanawiam się, no bo Keeper, skoro on ma... Cholera, ja tracę jedno serce na normalu za hit. Oh. A rozumiem, czyli ja się leczę monetami, a kiedy jestem uleczony w pełni, to te monety zbierają mi się jako coiny, tak? Cholera. To będzie troszeczkę ciężka postać, faktycznie. Bo słyszałem, że to będzie postać tak samo ciężka jak The Lost, nie? Albo druga najcięższa postać po The Loście. Nie wiem, czy tak będzie, zobaczymy. Na pewno nie jest łatwa. Ale może się do tego przyzwyczajmy, chociaż tych monet na normalnie wypada dużo. Na hardzie byłoby ciężej z monetami. Na hardzie faktycznie byłoby ciężej. Ciekawe, co jeszcze tutaj takiego jest, bo widzę, że wypada często duża ilość much. Zastanawiam się, skąd to się bierze. Też nie mogę za często strzelać, bo mam to triple shot. To troszeczkę tak mi nie za bardzo pasuje. Raczej się będziemy spieszyć na żadnego hasza czy na boss rusha, na nic takiego się nie spieszymy, ale będziemy na pewno szukali monet, bo to będzie bardzo istotne. Femin! O w mordę, kolego. Dobra. Czyli co, tutaj żadne itemy jak damage reduction nie będą na mnie działać, tak? Absolutnie, nie ma szans. No, triple shot załatwia pół roboty tutaj. On tak dostaje po mordzie, że to jest niebywałe. Może rzadko, ale mocno. O cholera. Femin! No nie, trafi mnie drugi raz i nie żyje. Dobra. Padnij. Nie daj się zabić, Eleven. Okej, dzięki. Keep of meat. Dobra, może się wróćmy, porozwalajmy ogniska i spróbujmy znaleźć monetę, bo mogę nie przeżyć tego. Okej, to będzie ciężka postać, ale zdecydowanie jest interesująca. Tu jeszcze były jakieś ogniska, ale tutaj jest niezbyt bezpieczne miejsce do... Ach, nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji. Dobra, jeszcze raz. Trzeba się do tej postaci przyzwyczaić. Ona ma dwa hity i nie żyje, więc okej. Tutaj żadny damage reduction nie zadziała, chyba poza Holy Mantle załóżmy, tak? Olera, faktycznie ta postać będzie ciężka. W ogóle, odblokowując Keepera, odblokowałem sobie Holy Mantle na Delosta, więc prawdopodobnie z Delostem będziemy mogli coś więcej zdziałać już. Na szczęście, będę mógł tym Lostem pograć troszeczkę. Problem jest taki, że Lost ma D6, znaczy nie, D4 ma. Czyli item, który pozwala zmieniać wszystkie przedmioty jakie się ma, zrealizować całą postać. Ja tego właśnie potrzebuję. To mi pozwoliło go odblokować. Glowing Hourglass. Turn back in time. Jeżeli coś spieprzę, mogę powtórzyć pokój. To bardzo, bardzo mi się przyda, myślę. To będzie ciekawy run teraz. Więc jeżeli dostanę damage, zawsze mogę cofnąć pokój i łatwo go uniknąć, jeżeli będę wiedział, jeżeli to będzie dość prosty pokój, tak? Jeżeli głupie zbiorę pory, będę mógł to naprawić. Proste. No i co do tego Losta, to okej. Okay. Nie jest źle. Porozwalajmy te pupy. Pupy, bo ja bym chciał tutaj znaleźć jakieś monety zdecydowanie, żeby wiedzieć, gdzie się mogę wracać po życie, tak? To może troszeczkę mi zająć, ale musimy być ostrożni. Jest moneta jedna, okej. To myślę, że druga moneta to już mi nie jest potrzebna, tak? Ale zbierajmy też monety na sklep, bo tutaj się troszeczkę przyda pewnie itemów czy coś.
Nie wiem, może też działa to tak, że jak zbierzemy, załóżmy, nie wiem, 15 monet, czy tam ileś, to może dodaje nam życie, nie wiem, ja teraz spekuluję, tak? Byłoby, myślę, że sensownie. Myślę, że jak będziemy mieli dostać, to będziemy musieli się stąd ewakuować szybko Glowing Hourglass, bo nie chciałbym tego tak bardzo wdupić, wiecie? Bo teraz zostanę raz i nie żyję. Mam fajny item i mogę to fajnie ugrać. Bijmy w głowę, bo dopóki ta głowa się toczy, dostaję jako jeszcze Ragman, a jeżeli już jest pająkiem, to pająka tylko. Trafiam. Ach, nie zdążył. Nie! Kat, kurwa! Miałem taki item, no! Nie, stop! Zrestartujmy to. Basement 1 na spokojnie, jeszcze raz. Kurde, ta postać seria będzie ciężka, ale zrąbają z tym Glowing Hourglass. Mogłem od razu się cofać, kiedy widziałem, że dostałem raz głupio. Miałem takie przeczucie, ale kurde, miałem nadzieję, że go pokonam, gdyż miał tak mało serc czy coś. Teraz tutaj, ciekawe co mi z tego wypadnie. Czy muchy wypadają zamiast serc? Bo z kamieni z X-em powinny wypadać serca, tak? Muchy nie wypadały z nich, więc możliwie, że cały run z Keeperem zamienia wszystkie serca, które nam są tutaj zbędne, na coś innego, czyli właśnie na muchy. To by było logiczne i miałoby sens. Troszeczkę jeszcze je tak zatyka, bo spałem i się jeszcze budzę, więc wiecie. Spanie do 17, nie polecam. O kurde, to będzie ciężka postać. To będzie ciężka postać. Czy HPM działa tak jak HPM? Bo nie wiem nawet. Boję się. Glowing Hourglass miałem i tak wrypałem. Jump. A niech będzie, zobaczymy. Nie wiem, czy tą postacią jakoś dużo ugrany, ale przynajmniej może ją troszeczkę poznamy. Dowiemy się, co on takiego robi i tak dalej. Więc chociaż tyle, tak? Ekspertem nie jestem w tej grze, w żadnym wypadku. Kokosu się nie spodziewajcie z mojej strony. Na tej płaszczyźnie. Przepraszam. Sorry. Dobra, chodźmy tego bossa. Hops. Little Horn. Niedobrze. Nie lubię go. Czy lubię go, bo jest dość prosty. Jest ciekawym bossem, ale... ale tutaj nie jest zbyt fajną opcją, bo rzadko strzelam. Znaczy się niezbyt często strzelam. I to mnie może wdupić przy jego pociskach głównie. To jest najczęściej jak mogę strzelać, no. A, triple shot. Kurczę. Dobra. Byle cały czas go trafiać jakkolwiek. Dobra, dostań jeszcze troszeczkę po facjacie. Ojej. Oj. Niedobrze. Ach. Dobra, padł, udało się. Speed up, size down. Mało mi się to przyda, tak szczerze mówiąc. Dobra, idziemy piętro niżej, tu nic więcej nie znajdziemy. Dostałeś pigułkę. O, nie zobaczyłem ekranu tego. Puberty, no jestem brzydki, spoko. Żadna nowość. Okej. Triple shot tutaj mnie troszeczkę ustawia w tym wypadku. Nie strzelam często, ale strzelam dużo i to jest plus. Morduję ich równo. Rozwalajmy kupy, znajdujmy sobie monety, bo zawsze będziemy mogli wrócić tutaj i się uleczyć. To bym chciał zebrać. To bym chciał zebrać teraz, zdecydowanie. To też. Poszukamy sobie zwykłych monet, tak to będziemy mogli zbierać te monety na sklep jakiś czy coś. Więc to mi się nic nie stanie takiego złego. Hejo! Oj! Okej. Spokojnie, tu mamy dwie monety, możemy zajść do sklepu, jeżeli coś wyjdzie nam takiego. Zaraz jump, czy możemy przeskoczyć przez... Nie wiadomo co się tam zespawnuje, ale zaryzykuję. O cholera. Dobra. Nic strasznego w sumie. Okej. Oni tutaj do mnie nie będą strzelać, a ich wybiję powoli, ale skutecznie. Okej. Myślałem, że coś fajniejszego będzie, trudno. Jestem na normalu. Na hardzie ta postać będzie serio ciężka.
W ogóle nie wiem, czy znacie historię tego, jak Keeper powstał, znaczy jak Keeper doszedł do gry, bo nie był on od początku w Afterbirthie, dopiero go dodali w aktualizacji niedawno. Historia jest taka, że twórcy gry pobawili się w ukrywanie rzeczy w grze na poziomie większym niż praktycznie Scott Cawthon przy Five Nights at Freddy's. Oni go rozbili w każdym aspekcie. Chodzi o to, że poukrywali w grze rzeczy z nawiązaniami do Biblii, z jakimiś tam numerkami. Nie wiem, jak Reddit to w ogóle odgadł, bo to jest wszystko strasznie porypana historia. Wiśnia mówił, że chyba będzie robił film na ten temat, żeby to wam opowiedzieć czy coś. Ale są zdjęcia gdzieś tam na internecie i opowiadamy o tym wszystkim, tak? Tam jest taki długi wykład tego, jak ludzie to znaleźli. Od ukrytych rzeczy w grze, które jak ktoś tylko znalazł, były wycięte z gry w następnych aktualizacjach. I w końcu z takich ukrytych rzeczy w grze, w szukaniu Biblii, cytatów czy czegoś takiego, zamieniło się to w szukanie cyferek, które jak się zamieniło na odpowiednie litery alfabetu, dawały jakieś tam linki zdjęcia na przykład na jakiejś stronie, tak? Na Imgur czy coś takiego. I to zdjęcie przedstawiało załóżmy Delosa, ich tam chyba 8 cieni, coś takiego. Coś tam z tymi 8 cieniami było i tak dalej, znowu coś innego to było. Potem to się zaczęło zamieniać w grę terenową, bo twórcy gry, w sensie Edmund i Tyron, zaczęli pisać na Twitterze różne rzeczy, które nie za bardzo miały sens, tak dziwnie nie miały sensu. Czy to mi da HP? HP up mi nic nie daje? O kuźwa. Ale czy mogę dealę z szatanem brać za free, bo... Zobaczmy. O nie. Nie mogę. Mogę wziąć Book of Belial. O nie. Czemu ja to wziąłem? O, w mordę. No to się wyrąbałem. Bez sensu, czemu? Nie powinno tak być. No to już uważam ten raz troszeczkę za przegrany, moim zdaniem, przepraszam. Ale tak, kończąc z tą historię z tym Keeperem, to wygląda to tak, że... Jak to jest zdobyć nowe serca? Nie da się, czy może nie da się zdobyć w ogóle nowych serc? Z tym Keeperem też historia właśnie jest taka, że... najprawdopodobniej... Zabiłem się od muchy, nie zauważyłem jej. Znajdźmy sobie jakiś dobry item na początek, okej? Więc kończąc tą historię, zamienił się to w grę terenową, bo twórcy gry pisali coś na swoim Twitterze, jakieś różne, o nie, jakieś różne rzeczy. I wyglądało to w ten sposób, że... Zaczęli ludzie szukać jakichś rzeczy w różnych lokacjach, tak? I znaleźli jakąś kartkę, którą twórcy gry tam zostawili, czy coś takiego, z napisami różnymi. Potem znaleźli w jakimś miejscu figurkę Grida. Może będzie 9 żyć, zobaczymy czy to zadziała. Nie. Znaleźli figurkę Grida z różnymi napisami. Coś tam był, jakiś napis Isaac is dead. I coś jeszcze tam było takiego, że... Bez sens. Nie wiedziałem, że to zadziała, myślałem, że to nie zadziała. I w końcu wyszło to, że jest jakieś konto na Twitterze nazwane I'm Isaac's Buddy i hasło było Isaac is dead. I praktycznie, o, to będzie ciekawe. A może i nie. To będzie bardzo nieciekawe. A mogę częściej strzelać, o to fajnie, dobra, to może być ciekawe. Zrobię mu shotguna, ale to jest sojmik teraz, gówno. Ech, to nie jest postać dla mnie. I w końcu wyszło na to, że na tym Twitterze ludzie wszyscy odgadli hasło, że tam było też napisane tej figurce, czy coś takiego. No i w bardzo prosty sposób stworzyli to, że zhakowali tego Twittera, dostali się na niego. I w tym momencie konto na Twitterze z tym Gridem, czy Isaaciem, czy cokolwiek to było, znowu zmienili hasło na niego, właściciele jego, prawdopodobnie właśnie Edmund Tyron, i udostępnili post, że społeczność odblokowała coś ukrytego. I w tym momencie wszedł update do gry i to był właśnie Keeper. W ten sposób odblokowali gracze Keepera. A zaraz po tym, znaczy zaraz po tym, jakiś czas po tym, Tyron, jeden z programistów właśnie Isaaca, wrzucił post na Twittera. A, to mi nie jest niepotrzebne. Rzucił post na Twittera z monetą w trawie i napisał You left something behind, coś zostawiliście za sobą. Czyli, że coś jeszcze jest nieodkryte i to jeszcze nie jest koniec całej tej historii. Więc prawdopodobnie będzie jeszcze więcej rzeczy do odkrycia,
które będzie musiało community i Reddit rozgryźć. I to jest dla mnie troszeczkę szok, bo naprawdę to już jest... To, co oni zrobili, to już jest nie tylko ukryty easter egg, że to jest easter egg z grą terenową stworzoną przez twórców Isaaca. To już jest szok. Dobra, więc skupmy się może teraz na grze, zamiast cały czas wpieprzać się w nie wiadomo co i pieprzyć dobre rany. Nie wiem, czy to się w ogóle da zdobyć serca. Może jak się zbierze 50 monet czy coś, nie wiem, nie mam pojęcia. To są tylko zgaduję, jeżeli HP up nie daje mi monet, a dealer z szatanem zabierają mi monety, to jest coś nie tak. Czyli monety, w sensie serca, tak? To jest coś bardzo nie tak. Przepraszam, że tak lami, ale się też rozgadałem i szukam jakichś dobrych itemów, ale stwierdziłem, że w sumie to nie ma sensu, bo ten odcinek będzie trwał nie wiadomo ile i... I tak dużo nie zajdę tym keeperem, trzeba będzie troszeczkę nad nim posiedzieć. Grid Mode z jego udziałem będzie bólem w dupie, bo o ile The Lost ma Holy Mantle teraz po jego odblokowaniu, to może zebrać jeden raz damage na cały pokój, czyli jeżeli na przykład wejdzie tam, będzie fala z gridem, znaczy się fala na grid mode'zie i na przykład zdarzyłoby się coś takiego, że dostanie raz, przejdzie całą falę, pisiorek odpadł, że dostanie raz, przejdzie całą falę, to oczywiście może wyjść do sklepu, wrócić z powrotem i znowu ma ten jeden hit, tak, dostępny. Z Delostem jest też ten problem, że on ma D4. No i cóż, D4 akurat podmienia wszystkie itemy, które ma dana postać, więc niestety przepraszam, to D4 działa też na Holy Mantle, które Lost posiada. Więc to jest troszeczkę bezsensowne, bo kto by tego użył? Cóż, są szaleńcy w świecie i by tego użyli. Cholera. Teraz by mi się Glowing Hourglass przydało, bardzo. O jasna dupa. Jak to dobrze, że oni są powolni. Czy to jest... Tu idziemy, to bierzemy. Czy to jest All Stats Up? Speed Down Rages Building. Ze Speed Down to się za bardzo nie... O, All Stats Up, okej. I to mi tylko... Nie mogę mieć więcej niż 2 coiny? Czy ja naprawdę nie mogę mieć więcej niż 2 serca? Postawię bomby tutaj, zobaczymy, czy się będzie dało tak. Da się, okej. Set bombs to dobrze, to wziąłem. A jest taki ten lub, nie pamiętam co to robiło. Jeju. Ta... Och, Chryste, to było głupie. Ta postać będzie masakryczna. Dobrze, że jestem na padzie, to mogę kontrolować prędkość tak jak chodzę. Mimo tego, że mam mały speed, to się bardzo tutaj przyda. Ta postać będzie takim bólem w dupie. Myślałem serio, że ona będzie łatwiejsza. Faktycznie jest bardzo ciężka, skoro on nie może mieć więcej serc. This is some serious pain, bro. Sprawdźmy, czy tutaj monet nie było. Jest moneta. Okej, naprawiliśmy swój głupi błąd. O nie, 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 nie. Okej. Nic nie dostałem, szkoda. Dobra, oby mi się ten raid szybko włączył, bo jestem bardzo powolny i on nie może szybko dogonić, co mnie bardzo martwi. Nie strzelaj do mnie laserem, on bardzo mi Delosa przypomina. O, jestem coraz szybszy, zaraz mi się raid włączy, ale już mi nie będzie potrzebny. Trudno. Memories. Nic mi nie daje nie dodaje serc? Czy wszystkie serca transformuje naprawdę na muchy? To jest okropne! Dobra, to jest ostatni rank, który dzisiaj robię keeperem. Wiem, że na początku troszeczkę wrąbałem. Cards of the Darkness, o cholera. Cholera! Dzięki za monetę, dzięki. Ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę zajdziemy, może chociaż matkę pokonamy. W sensie nogę matki, tak? Nie mamy żadnego itemu, więc w sumie mogę to wziąć. Zawsze coś się przyda, zawsze będzie można komuś dokopać z daleka. Chwila, czy ja wam tak... Muszę sobie podjaśnić ekran, bo jest naprawdę... Okej. Chwila. Okej. Jest teraz najjaśniej jak może być, bo naprawdę ledwo cokolwiek widzę przez to Cards of the Darkness. Mimo tego, że gra jest podjaśniona, to dalej ledwo coś widać. Wy widzicie, bo wy macie zawsze podjaśnione, więc nie narzekajcie. Ach. O, masakra. Dobrze, że strzelałem prosto.
Pierwszy raz widzę tego typu pokój, ale to okej. Jak pięknie to zadziałało na nich. Więc może sobie to zużyjmy tutaj? Dziękuję serdecznie i jeszcze rozwalimy te grzybki, zobaczymy jak to wyjdzie. Nie chciałem marnować tych bomb dużo. Czyli wypadły mi pewnie serca, no tak, fajnie. Book of Sin. Luck up. Nie wiem co robi luck up, ale pewnie dzięki temu mogę znaleźć więcej monet, więc może mi się tutaj przydać. Wiecie, nie wiem z czym zostanę. Nie wiem. To mi zawsze może wydrupić monety, albo serce, albo muchy, więc... A zostanę przy tym, dobra, okej. Zobaczymy jak to wyjdzie. Boję się tego, ta postać jest okropna. Miałem cię nadziei, że to nie będzie takie złe. O w dupę. Na szczęście gram w napadzie, to mi się jakoś łatwiej idzie uregulować prędkość tego jak chodzę. Okej, okay. Udało się nawet, cudem. Wydostańmy się stąd, spróbujmy coś tym ugrać. Spróbujmy. Nie może być tak źle ze mną, że nic nie zrobię. Do sklepu nawet nie mamy po co wejść. To jest okropne. A, mogłem nie zbierać tej monety, cholera. Mogłem nie zbierać, to było głupie. Nie zbierać monet tutaj. Dzięki za... Dobrze, zostawmy sobie to. Ragman, co on mi dał? Bombę, spoko. O, jest ich dwóch? O nie, 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 o nie, 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 o nie, cholera, jasna cholera, mam przejebane. Dobra. Dobra, te bomby wszystko załatwiły, okej, mam jeszcze szansę to ugrać. Righteous Building, oh yeah, piękny item, uwielbiam go. Dobra. Dałem radę, HP mi nic nie da, ale może mnie uleczy chociaż. HP chociaż mnie leczy, chociaż tyle dobrze. To zbierzmy sobie tą monetę i chodźmy niżej. Ja pierniczę. Okropne. Okropne. Całkowicie, totalnie frustrujące i okropne. Znowu Cards of the Darkness. Jak mi tego było mało, no. O nie, tylko nie te cornflysy. Nie, nie chcę ich. Nie, lubię ich. One tak dziwnie latają, taki mają dziwny wzór latania. Monetę zostawiam. Okropny pokój. Bardzo okropny jak na mnie. O cholera. Okej, okay, o. Wybijamy ich powoli. Mamy dość daleki zasięg. To jest nawet fajne. Cholera. Gin! Teraz coś tutaj podleci do mnie, czy... Co tam jeszcze jest? Muszę być ostrożny tutaj, bo wtopię i to bardzo szybko i głupio. Cholera. Okej, okay, o. Dziękuję. Więcej much chyba dostałem, czy coś, nie wiem. Najwyraźniej. O w mordę. Dziwna jest ta postać. Spoko patent z tymi muchami, ale deale z szatanem według mnie powinny być przy tej postaci za darmo. Tym bardziej, że ona... Tam trzeba dawać serca, a ona nie ma serca, tylko ma coiny. Więc powinny być deale z szatanem za monety. Moim zdaniem. Bo inaczej to traci troszeczkę sens. Przepraszam, jeżeli troszeczkę zamilkłem, ale starałem się to wybić tak, żeby nie dostać głupio po ryju. O Boże, to będzie straszne. Ale już troszeczkę się ogadałem z tą postacią. To jest tak, że trzeba troszeczkę chwilę pograć, troszeczkę polamić i potem nagle przyzwyczajasz się do tego i dajesz radę. Coś tak samo miałem z Guardian Challenge. Że na początku dwa razy wrąbałem. Aha, spoiler, że przychodzi Guardian Challenge. To te odcinki właśnie mi się pomieszały. Nie będą w takiej kolejności jak powinny być, absolutnie. Ale... Okej, okay, zabijmy wszystko póki możemy. Dzięki. Righteous Building to jest coś dobrego, co mogliśmy tutaj zebrać, naprawdę. Im większy speed, tym większe będzie prawdopodobieństwo, że to dostaniemy, więc super. Mamy daleki zasięg i mocno bijemy, to jest bardzo coś dobrego, coś bardzo dobrego, naprawdę. Okej, okay, padnijcie, będą pewnie kostki z tego, o właśnie, o nie! Jasna cholera. O, nie wiem, nie wiem. Czy ja z dwoma coinami tam nie mam szans wejść, tak? Lećmy może po tamten... A, to...
Ta postać jest tak bardzo zła. Dziękuję. Czuję się troszeczkę bezpieczniej. A już nie mogę. Czy mogę tylko z jednym sercem tak wejść, tak? Super. Zajebista postać. Ten out of ten IGN. No jest ciężka postać, daje coś nowego do gry i jest ciężka w sensie no, innym niż na przykład The Lost, tak? Czy to jest Reroll Enemies? Nie, z tego może wyjść takie gówno, nie chcę tego, absolutnie tego nie chcę. Wiecie, możemy sobie pańki zamienić na ręce matki, nie? Na przykład. To też działa w drugą stronę, ale bardzo rzadko, ale nie chciałem tego sprawdzać, ja już się tym bawiłem kiedyś. Kostkami się ogólnie bardzo lubię bawić, szczególnie D4. D6. Ale, bo to jest naprawdę fun. To jest tak, że jak macie kostkę D4, to możesz sobie dobry run zamienić na totalnie spartaczały run. Możesz go spieprzyć. Ale musisz cały czas tej kostki używać. Przejść przez jakieś tam piętra, żeby to naładować z powrotem. W miarę, no teraz go nie uderzę, to nic nie daje. I potem musisz próbować tym D4 tak kombinować i tak tyle razy rerollować całą postać, aż dostaniesz taki run, że będziesz całkowicie overpowered. I to jest bardzo możliwe, to jest właśnie fajne w D4. O cholera, dostałbym po ryju. Dziękuję za odkrycie Secret Roomu. Tam się dostanę, bo rozwalili wszystkie bomby, no dzięki. O, pokój z sercami, super, chciałbym teraz tylko boss room. Który prawdopodobnie tutaj będzie teraz, tak? Jest boss room, okej, okay, załatw mi to szybko. Załatw mi ich zanim muchy ich załatwią. A, już troszeczkę poleciało, dobra. Guardi, o cholera. Muchy dzielną robotę tutaj odwaliły. Okej. Okay. Szybko poszło z gardy. Jedna bombka, masa much. Damage up, dobra, fajnie. Brimstone. Za dwa serca, no nie mogę tego wziąć. Book of... Nie biorę nic, nie ma szans. Nie, bo ja to wpieprzę. Nie ma szans brać serc, jeżeli mam ich mało. Czy naprawdę ta postać nie może mieć więcej serc, czy ja jestem jakiś głupi? Bo ja już nie wiem. Dark Depths. W końcu nie mamy Curse of Darkness. Dobra. Mogę nie zbierać monet, jestem idiotą. Okej, okay, unieszkodliwiliśmy wszystkich, przynajmniej będą skakać. I jeszcze ostatnia fala, spoko. Damy sobie radę. Tylko trzeba będzie teraz znaleźć klucze i tutaj wrócić po to wszystko. Zrobiłem, że zebrałem te monety, bo jakbym dostał, ten musi uleczyć. To muszę się nauczyć grać tą postacią, więc jeżeli popełniam jakieś błędy, to dopiero sobie zdam sprawę za chwilę, albo to wy mi dopiero uświadomicie, więc yeah. Ej, ludzie. To jest plan. This sounds like a plan. Okej, otwórzmy sobie ten szkółek. Dobra. Mamy więcej kluczy. Oby tylko nam starczyło kluczy na wszystkie skrzynki. Tylko o to proszę. Come on. Okej, cały czas dostajemy nowe klucze, to dobrze. Rozwalmy sobie to tutaj. I rozwalmy sobie te kamienie tutaj. Dostaniemy sobie masę monet. Nie chcę tego. Kurczę, już jeden klucz zmarnowany. Jeżeli nie będzie tej klucza, to jednej skrzynki nie otworzę. Jest klucz, dobra, otworzymy wszystkie skrzynki, super. Tyle dobrze, monet na razie nie zbieram. Okej. Okay. You feel faded, to czasami może mi pomóc, bo czasami powoduje, że przeciwnicy mnie nie widzą. Więc zbieramy monety, zobaczymy czy da się właściwie zwiększyć ilość HP tutaj. Czy nie. To był mądry ruch, żeby tak postąpić, bardzo mądry, fajna rzecz, fajna sprawa. Tu też, że nam wyszło, weźmiemy sobie to, zobaczymy co nas z tego wypadnie. No jasno, ale... Dobra, nie chcę się... Zmarnowałem tą bombę. O Chryste. O nie. O no. O snap. Okej. Jasna cholera. Dobrze, dziękuję. Rozwalmy sobie te trzy czaszki, zobaczmy. You feel faded właśnie powoduje to, że czasami stajemy się niewidzialni i wrogowie też nas nie widzą. Chociaż ja też mam problem, żeby zobaczyć samego siebie, ale wrogowie przynajmniej nie będą mnie atakować, tak? Złoty klucz przyda mi się. Może się przydać. Pakujemy tylko w te czarne. O cholera, to będzie ciężko. Cholera! Chodź tutaj do mnie, chodź. Już widzę, gdzie leci. Nie osłaniajcie go! Dobra, dziękuję. Karta. Joker.
tam nie będzie Krampusa, to mi to nic nie da. Ajajaj. Okej, okay. To właściwie też jest Keeper, jako ta postać. O, mogę sobie monetę zabrać i się uzdrowić, dobrze. No bomby, więcej monet. Czy ja chcę na razie brać te monety? No sobie spędzi, znowu. Nieważne. Ta moneta mi nie jest na razie potrzebna, wrócę się po nią, jak będę miał mniejsze zdrowie, o ile nie zdechnę. Cholera! Nie rób tego, nie, don't. Okej, okay, właśnie o tym mówiłem, wracamy po tą monetę. Spoko. To będzie bardzo stresująca postać. Ja tak uważam, że nie jest aż tak ciężka jak The Lost. Mimo wszystko. Bo jednak mimo wszystko tu wystarczy uważać bardzo i można nią gdzieś zajść. Sam się zabił. Kolejna bomba. Do sklepu możemy wejść. Pay to play! A nie będziemy mieli dużo monet, bo się będziemy leczyć. Cholera. Wiecie co? Powiem wam, że nie mamy co z tymi monetami za bardzo zrobić. To wpłacę sobie dotację, bo mi się może to kiedyś przydać. Jak doładowaliśmy Grid Machine, to też musimy doładować. A Red Candle has appeared in the basement, super. Więc na razie tak to zostawimy, nie wpłacamy więcej. Do 400 zostawimy sobie te monety i zobaczymy, co będzie dalej. O kurde. Nie strzelaj do mnie, spokojnie, easy. O nie, możemy mieć problem, Houston, mayday, Houston. O kurde. Okej, może nie będzie źle, już nie będzie źle, już nie jest tak źle. Już jest całkiem sensownie, już jest całkiem okej. Już jest okej, już się czuję bezpieczniej. Dziękuję za bomby, idziemy na dół. Dobra, monety na razie nie tykamy. Szybko bij. Nie. Nawet nie szarżujcie, nie ma takiej opcji. Monetę zostawiamy, bo jakby dostał, to oczywiście po nią wrócimy. My to powtarzam nie tylko wam, ale powtarzam też sobie, żebym się nie zapomniał czasami w jakimś momencie i jednym głupim. Tak samo jak sobie zawsze w myślach powtarzam, jak zbiorę na przykład Polaroid czy negatyw, gdzie mam iść? Zaraz, Eleven, spokojnie, w myślach sobie tak mówię, zebrałem przecież negatyw. Zebrałem negatyw, czyli muszę iść do szatana. Tak, dokładnie. Tak to u mnie wygląda. Cały czas w głowie. Nawet jak nagrywam odcinki, szczególnie jak nagrywam odcinki, bo potem zbiorę negatyw, pójdę na tego, na szatana, znaczy na Isaaca i co? Znaczy nie pójdę na Isaaca, tylko skończę na sercu matki. Chyba. Ojejciu, dostałem. Głupio dostałem, ale to czas, żeby wrócić się po naszą monetę radości. Monetę radości, dobra, od teraz to się nazywa moneta radości, jak będziemy grali Keeperem. Okej, okay, spoko, no problemu. Piguła. Luck up, dziękuję. To mi się przyda. Szczęście mi się zawsze przyda. Z tego co wiem, tutaj są te statystyki zepsute. Ale to tylko ja nie jestem pewien, czy tak jest naprawdę, że one nie pokazują właściwych wartości. Teraz, czy teraz, co jest teraz? Co jest teraz za piętro? Dunk Depths, no to jeszcze nie będzie matki. O cholera, nie żyjemy. Cholera! Cholera! O cholera. Kurde, wrąbałem. Nieważne. Ja wiedziałem, że przy nim zginę, to jest najgorsze, bo z jakim mógł mi się trafić. Dobra, ludziska, to było na tyle z ogrywania Keepera. Bardzo ciekawa postać, jest bardzo ciężka też zarazem. Ale chciałbym, żebyście mi dali jakieś wskazówki, czy da się tutaj w ogóle zwiększyć liczbę HP. Jeżeli się nie da, to faktycznie jest to bardzo ciężkie. Jeżeli się da, dajcie mi znać, czy jest jakiś sposób na to. Ewentualnie sam go może odkryję. Więc zobaczymy, co będzie następne. Może następnym razem będzie Lostem, czy coś takim. Zobaczymy. Tak czy inaczej, chciałbym zaznaczyć, że jeszcze będą challenge wrzucane, kilka z challenge w ostatnie, następne dni, które były nagrywane dużo, dużo wcześniej, bo tak jak mówię, nagrywałem na odcinki na zapas i się wszystko teraz miesza, bo chciałem od razu rzucić jak Keepera blokuje i tak dalej. Więc to było tyle w tym odcinku, dzięki wielkie za obejrzenie, przepraszam, że odcinek tak późno. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych, na razie! No pa, pa! Możecie uciekać. No pa! No uciekajcie, czy... Zastanawiam się, kto teraz jeszcze siedzi i tego słucha. Uciekajcie stąd! Pa! Czemu dalej siedzisz? Czemu to robisz? Czemu marnujesz swoje życie i słuchasz tej smutnej muzyki i słuchasz mnie jak gadam? Po co? Po co to robisz? Zastanów się nad swoim życiem. Przemyśl je dogłębnie. I nie marnuj czasu na takie głupoty.